Pewnie już myśleliście, że powagowani zapomnieli o motocyklach, ale nic bardziej mylnego. Cenię sobie mocno fanów jednośladów wśród mojej widowni, więc ani myślę was zawieść. Niedawny film na temat Hondy NSX natchnął mnie do tego, żeby podobny film zrobić na temat motocykla. Dla mnie maszyna, którą można nazwać legendą, to zdecydowanie ostre niczym katana samuraja narzędzie do bicia torowych wyników. Jedyna i niepowtarzalna Yamaha YZF R1. A z racji, że wiem na pewno, że wśród mojej widowni są fani, ale i również fanki R1, to taki film po prostu musiał powstać. W czasie najbliższych kilkunastu minut dowiecie się, z jakiego powodu Yamaha R1 jest znana na całym świecie, jakie najważniejsze rozwiązania techniczne zadecydowały o jej sukcesie oraz skąd charakterystyczny dźwięk jej silnika. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep z częściami motoryzacyjnymi ukando.pl. Jeśli macie do wykonania jakieś naprawy w swoim samochodzie lub planujecie wymianę jakichś elementów, to zajrzyjcie na ich stronę, a z pewnością znajdziecie to, czego potrzebujecie. Dodatkowo specjalnie dla was na hasło powagowani dostaniecie 7% zniżki na zakupy. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. By omówić Yamaha R1, muszę zacząć od Hondy, czyli jej chyba największego rywala. Do wczesnych lat 90. ogólna zasada wśród motocykli tak zwanej wielkiej japońskiej czwórki, czyli Yamahy, Hondy, Kawasaki i Suzuki, była taka, że wraz ze wzrostem pojemności silnika zwiększał się także motocykl i długość jego podwozia. W klasie 250 mieliśmy małe, zwinne maszyny, potem w okolicach 600 cm sześciennych zaczęły one nieco tyć i przybierać na masie, by skompensować przyrost mocy, natomiast w jednolitrowej klasie silnikowej występowały niemalże tylko dwa formaty motocykli. Turystyczne, w tym również te wyglądające sportowo i agresywnie, które jednak sportowymi motocyklami ciężko było nazwać, oraz cruisery pokroju Harley'a Davidsona. Długie, ciężkie maszyny, które dzięki swoim gabarytom zapewniały stabilność, komfort i względne bezpieczeństwo przy podróżowaniu z wysokimi prędkościami. Honda wpadła na pomysł, by zaoferować swoim klientom coś nowego. Prawdziwie sportowy motocykl wyczynowy z dużym silnikiem, ale bez przerośniętych gabarytów, który mimo czysto drogowego przeznaczenia dawałby namiastkę torowej jazdy motocyklem. Inżynierowie Hondy wzięli więc podwozie od 600, potem wzięli największy silnik, jaki pasował do tego podwozia, czyli 750, rozwiercili go do 900 cm sześciennych i tak oto w ogromnym skrócie powstała Honda CBR 900 RR Fireblade, zaprezentowana w 1992 roku. CBRK sprzedawała się świetnie, była wybitnie lekka, całkiem ekonomiczna oraz absolutnie niezniszczalna i tyczy się to w głównej mierze silnika, który był wręcz atomowo wytrzymały. Niestety jako motocykl wyczynowy z aspiracjami torowymi nie spisywała się aż tak dobrze. Wysoki środek ciężkości, nieszczególne osiągi silnika i niewystarczająco precyzyjne zawieszenie powodowało, że Honda dała swoim klientom w sumie dokładnie to, co obiecywała, czyli namiastkę, podkreślam, namiastkę wyczynowego motocykla. Yamaha postanowiła więc zrobić to jak należy, dając swoim klientom w pełni sportową maszynę, tak żeby każdy mógł na własnej skórze poczuć się jak na motocyklu wziętym wprost z wyścigów Grand Prix. Mówiąc o motocyklach z MotoGP, nie mamy na myśli ogromnej mocy czy wysokiej prędkości maksymalnej. To, co przede wszystkim charakteryzuje motocykle wyścigowe, to zwinność i precyzja. Zarówno projekt silnika, jak i zawieszenie czy kształt nadwozia w pełni podporządkowano temu, by motocykl idealnie prowadził się w zakrętach, by był zwinny, łatwo zmieniał kierunek jazdy i jak żaden inny motocykl tworzył z kierowcą jedność. Wzięto podwozie stosowane w klasie 600 i od początku zaprojektowano do niego lekki, kompaktowy, jednolitrowy silnik. Charakteryzował się on m.in. systemem zmiennej średnicy układu wydechowego, regulowanej za pomocą zaworu, który stopniem swojego otwarcia regulował ciśnienie zwrotne w układzie wydechowym. To powodowało bardzo płynne wkręcanie się na obroty zarówno przy niskich, jak i przy najwyższych obrotach oraz płynne oddawanie mocy.
I tak w 1998 roku zaprezentowano Yamaha YZF R1, która na zawsze zmieniła sposób postrzegania wyścigowych osiągów w motocyklu drogowym. Kluczem do osiągnięcia iście sportowej zwinności i świetnych właściwości jezdnych okazał się być optymalny podział masy motocykla pomiędzy przednie i tylne koło oraz zmniejszenie rozstawu kół. Do osiągnięcia tego kluczowa okazała się być skrzynia biegów. Dlaczego? Opowiem Wam o tym w ten sposób. Oto motocykl. Jeśli jadąc nim zaczniemy zdecydowanie, choć niekoniecznie gwałtownie przyspieszać, poczujemy tendencję do unoszenia przedniego koła. Jeśli odrzucimy wszelkie próby umyślnego unoszenia przedniego koła, a skupimy się tylko na jak najbardziej efektywnym przyspieszaniu, to zauważymy, że przednie koło zaczyna się unosić przy pewnym konkretnym poziomie przyspieszenia, mówiąc czysto fizycznego punktu widzenia. Podczas przyspieszania tylne koło przykłada do nawierzchni określoną siłę skierowaną do przodu, powodując zwiększanie prędkości. Z drugiej strony jednak mamy środek ciężkości motocykla, który zazwyczaj znajduje się mniej więcej na wysokości 50-60 cm, który opiera się przyspieszeniu na skutek siły bezwładności. Połączenie siły napędzającej motocykl przy ziemi i siły bezwładności skupiającej się na środku ciężkości motocykla powoduje wytworzenie siły skrętnej unoszącej przednie koło. W momencie, gdy przekroczymy punkt krytyczny tej siły skrętnej i przednie koło się uniesie, musimy unormować tą siłę skrętną poprzez zmniejszenie przyspieszenia na kole, co powoduje, że wolniej się rozpędzamy, pogarszając wyniki np. podczas wyścigu. Możemy też przeciwdziałać sile skrętnej poprzez przeniesienie siły ciężkości. Pochylając się do przodu, przesuwamy środek ciężkości nieco bardziej do przodu i nieco niżej, co powoduje, że możemy mocniej przyspieszać bez unoszenia przedniego koła. Możemy też wziąć pod uwagę rozwiązanie znane z wyścigów równoległych, czyli wydłużenie tylnego wahacza, co znacznie przesunie środek ciężkości do przodu, ale znacznie pogorszy prowadzenie motocykla. Tak jak wspomniałem, nam zależy na zmniejszeniu rozstawu kół i jednocześnie utrzymując środek ciężkości z przodu i możliwie nisko. I tutaj pojawia się wspomniana wcześniej skrzynia biegów. W standardowym motocyklowym silniku, w tym przypadku mówimy o rzędówce, mamy pionowy rząd cylindrów z wałem korbowym na dole, równolegle do niego wałek wejściowy skrzyni biegów i dalej równolegle do niego wałek wyjściowy skrzyni biegów, a za nim jeszcze wałek rozrusznika. Taki układ powoduje, że zespół napędowy ma bardzo prostą konstrukcję, jest łatwy do wyprodukowania, do montażu i demontażu. Niestety powoduje to, że silnik jest stosunkowo długi. Yamaha postanowiła więc ułożyć wałki skrzyni biegów jeden pod drugim, tworząc tym samym pionowo ułożoną skrzynię biegów. To powodowało, że silnik był krótszy, większa masa była wysunięta do przodu, a dodatkowo można było zmniejszyć rozstaw kół, czego efektem jest oprócz zdolności do agresywniejszego przyspieszania bez unoszenia przedniego koła, również zwinność i łatwość pokonywania zakrętów. W ten sposób Yamaha stworzyła motocykl, który pokazał całemu światu, że da się zaszczepić w motocyklu drogowym prawdziwie wyścigowe DNA. Mimo niewątpliwego sukcesu tej konstrukcji, Japończycy na tym nie poprzestali i wciąż szukali nowych rozwiązań, które mogłyby dać im przewagę nad konkurencją. Kolejną rewolucyjną w świecie motocykli technologię zaprezentowano w roku modelowym 2009, wprowadzając na rynek nowy typ silnika, który wyniósł odczucia kierowcy w czasie sportowej jazdy na zupełnie nowy poziom. To, co w głównej mierze o tym zadecydowało, to bardzo płynne, liniowe dostarczanie mocy. Odpowiedzialny był za to krzyżowy wał korbowy z czterema czopami korbowymi ustawionymi pod kątem 90 stopni. Praca silnika spalinowego, sterowana otwarciem przepustnicy, generuje moment obrotowy. Jednak całkowity moment obrotowy jest w rzeczywistości połączenie momentu obrotowego pochodzącego ze spalania i bezwładnościowego momentu obrotowego wytwarzanego przez obrót wału korbowego. Bezwładnościowy moment obrotowy różni się od momentu obrotowego pochodzącego ze spalania. Motocyklista może wpływać na generowanie momentu obrotowego ze spalania za pomocą przepustnicy, ale bezwładnościowy moment obrotowy jest niezależny i rośnie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego, co objawia się tym, że całkowity moment obrotowy nie rośnie liniowo. Jest to spowodowane tym, że korba porusza się najszybciej w górnym i dolnym martwym punkcie, a najwolniej pod kątem 90 i 270 stopni. Widać to bardzo dobrze na wykresie. Motocyklista otwiera przepustnicę, chcąc płynnie wygenerować moment obrotowy, ale z powodu bezwładności, której nie można kontrolować, przyrost mocy jest trochę chaotyczny i nieuporządkowany. Yamaha rozwiązała ten problem za pomocą krzyżowego wału korbowego, który zmienia obrót sąsiednich korb o 90 stopni, co wyrównuje moment bezwładności i zmniejsza jego wahania.
W efekcie bezwładność korp przestaje mieć znaczenie, a moment obrotowy generowany ze spalania jest niemalże identyczny jak całkowity moment obrotowy przekazywany na koła. Zerkając jeszcze raz wzdłuż wału korbowego. W standardowym czterocylindrowym silniku tłuki są połączone parami, dwa zewnętrzne poruszają się w parze i dwa wewnętrzne również tworzą parę. Tłoki naciskane przez energię spalania napędzają wał w takich dwójkowych interwałach co 180 stopni obrotu wału. W krzyżowym wale korbowym mamy czwórkowy interwał co 90 stopni obrotu wału, więc nacisk na tłoki rozkładany jest płynniej na sam wał. Mówiąc prościej, nieco mniej technicznym językiem, moc generowana przez silnik jest znacznie płynniejsza i znacznie bardziej naturalna względem otwarcia przepustnicy, przez co motocyklista ma bardziej bezpośredni wpływ na moc przekazywaną na koła. A przy okazji krzyżowy wał korbowy powoduje inny, niższy i taki bardziej bulgoczący dźwięk silnika. Może się to podobać lub nie, ale to cecha charakterystyczna silników Yamahy. Te dwie technologie są w mojej ocenie najbardziej warte zapamiętania i to one odcisnęły na R1 największe piętno, czyniąc tych maszyn ostre i precyzyjne sportowe maszyny. To jednak nie jedyne rozwiązania zastosowane przez Japończyków, a Yamaha na dobrą sprawę w każdej wersji motocykla, których łącznie było naprawdę wiele i omówienie ich zajęłoby mnóstwo czasu, wprowadzała nowe technologie lub kolejne ulepszenia pozwalające pozostawić konkurencję daleko w tyle. Między innymi w 2000 roku przebudowano kształt nadwozia, poprawiając tym samym właściwości aerodynamiczne. Odchudzono wałki rozrządu dla obniżenia masy wirującej oraz wykorzystano kanały olejowe w bloku silnika do smarowania czopów wału korbowego, zmniejszając opory spowodowane tarciem. W 2002 roku wprowadzono nową ramę o hydroformowanej konstrukcji, co zmniejszyło jej masę, ale również zmniejszyło ilość spawów, co zwiększyło sztywność o całe 30%. W 2009 roku wprowadzono zaawansowany sterownik kontrolujący elektroniczny zawór przepustnicy, który umożliwiał zmianę mapowania przepustnicy w locie podczas jazdy, pozwalając tym samym dostosować reakcję gazu do aktualnych warunków drogowych. W tym samym roku wprowadzono też amortyzatory o zmiennej sile tłumienia. Rok 2015 przyniósł m.in. wprowadzenie zaawansowanej kontroli trakcji, kontroli poślizgu, kontroli unoszenia przedniego koła i kontroli startu. Wszystko połączone ze sterownikami we wszystkich kluczowych elementach motocykla oraz z sześcioosiowym żyroskopem, które przesyłają dane do jednostki obliczeniowej 100 razy na sekundę. Nowa generacja R1 ma pojawić się w 2021 roku, czyli w momencie wprowadzenia normy Euro 5. Źródła zbliżone do fabryki podają, że zmiany będą na tyle poważne, że wypuszczenie nowej maszyny wcześniej nie miałoby uzasadnienia. Mówi się o wprowadzeniu wału korbowego pracującego w przeciwnym kierunku niż koła, rozwiązanie znane chociażby z Ducati Panigale V4 oraz o zupełnie nowej, tzw. bezstratnej skrzyni biegów, która umożliwia zmiany przełożeń bez jakichkolwiek przerw w dostawie mocy na koła. Szczegóły poznamy pewnie wkrótce. Podsumowując dane techniczne przekrojowo przez wszystkie generacje motocykla, bez nadmiernego zagłębienia się w szczegóły. Wszystkie R1 napędzane były czterocylindrowym rzędowym silnikiem wolnossącym o pojemności 998 cm3. Stopień sprężania rósł od poziomu 11,8:1 w roku 98, aż do 13:1 w roku 2015. Podobnie rosła też moc mierzona na korbie od 150 koni mechanicznych w roku 98 aż do 199 koni mechanicznych w roku 2015. Przez wszystkie lata limiter obrotów wynosił dokładnie 13750 obrotów na minutę. Podobnie kształtowała się również masa motocykla, oscylując wokół 200 kg. Yamaha YZF R1 nigdy nie była rekordzistą pod kątem prędkości.
Czas od 0 do 100 km na godzinę przez wszystkie lata produkcji krążył wokół 3 sekund, a prędkość maksymalna rosła od 270 km na godzinę w roku 98 aż do 293 km na godzinę w obecnej generacji Yamahy. Z całą pewnością ciężko nazwać ją wolnym motocyklem, ale nie jest również demonem prędkości. To, czym jest, to bezkompromisową maszyną, która przeniosła prawdziwe wyścigowe doznania do świata motocykli drogowych, dostępnych dla każdego. W tym duchu zadebiutowała na rynku w 1998 roku i aż do teraz jest nieustannie rozwijana i udoskonalana, pozostając niekwestionowaną ikoną wyczynowego motocykla stricte sportowego. Trzeba też przyznać, że przez wszystkie generacje była i jest jednym z najpiękniejszych jednośladów stworzonych ludzką ręką. Jaki motocykl Wam jako pierwszy pojawia się przed oczami, gdy mowa jest o jednośladach? Jaka maszyna stanowi dla Was taką prawdziwą legendę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a jeśli doceniacie moją pracę, to może warto rozważyć opcję drobnego wsparcia kanału, co umożliwi mi tworzenie jeszcze lepszych filmów. Zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama, tam możemy się nieco lepiej poznać i również często dzielę się tam kolejnymi ciekawostkami. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Z tej strony Robert z Powagowanych, miło mi było Was gościć, trzymajcie się ciepło, cześć!